Cześć, z tej strony Fricks i jestem tak samo zaskoczony wyborem samolotu, jak zaskoczeni jesteście pewnie wy, ponieważ ci, którzy oglądają kanał troszeczkę dłużej, wiedzą, że nie jestem wielkim fanem korsarzy. Natomiast Gaijin postanowił, dobra, czas przekonać tego barana do F4U, a więc dał mi talizman na F4U-1D, no i ten samolot właśnie dzisiaj prezentuję. Obecnie widzicie wykres dla wszystkich F4U-1, a więc wersji A, C, D, 1A8C i tak dalej, one wszystkie dzielą ten sam silnik, więc ich osiągi będą bardzo podobne, różnią się troszeczkę wagą oraz aerodynamiką, ale są to pomniejsze różnice. Jak widzicie, obecnie zestrzeliłem B-18 i mój kolega z drużyny pisze, że zestrzeliłem złego przeciwnika. Jak to mogłem zestrzelić złego przeciwnika? Ano tak, że właśnie na ogonie siada mi grasujący w pobliżu Focke-Wulf 190 A1 pilotowany przez nikogo innego jak kogoś o niku Angry Polish Guy. Ja. Trafił swój na swego dziadu. No i rozpoczynamy dogfight F4U-1D, który został odrobinkę skrobnięty przeciwko Focke-Wulfowi A1. Oba samoloty na 3-0. Oba samoloty dosyć wyrównane, jeżeli chodzi o dogfight. Na pewno mamy przewagę w postaci bardzo dobrych klap. To jest akurat cecha charakterystyczna korsarzy. Natomiast no, nie jestem pewien, że ten pan ogarnia do końca, co się dookoła niego dzieje, ponieważ wlatuje pod mój ostrzał i w tym momencie wyrównuję sytuację, jako że i ja i on mamy skrobnięte skrzydła. No i ten czynnik sprawia, że pan Angry Polish Guy staje się running Polish Guy'em i postanawia uciec w stronę swojego lotniska. Jak widać, ta strategia działa nieważne od trybu. No i mało tego, jeszcze oprócz tego, że ciągnie mnie w stronę swojego lotniska, przy okazji obrywając odrobinkę z dwunastek, no to zachęca też swoich teammate'ów do pomocy. Jego ziomek J22 leci, ale niestety to tak mówiąc slangiem z Urban Dictionary wyjebał się na ganku. No i kontynuujemy sprejowanie z 700-800 metrów. Biedny Focke-Wulf nie za bardzo wie, gdzie się podziać. Bo gdzie nie pójdzie, to dostaje w papę. Natomiast no irytuje mnie to troszeczkę, że ucieka w stronę lotniska zamiast albo walczyć, albo nie wiem. Leci tu też Junkers, który no jakoś tak się chyba nie może zdecydować, czy chce walczyć, czy nie do końca. Tak przeleciał, tak troszeczkę od niechcenia puścił mi serię. Ja w tym momencie lecę tak dookoła, żeby trzymać tego gościa w niepewności, czy chce z nim walczyć, czy nie. Ostatecznie postanawiam udowodnić, a przynajmniej uświadomić temu pilotowi Junkersa, dlaczego Junkersy zostały wycofane z dziennych bombardowań już w 1940 roku, właściwie pod koniec 1940 roku. No i kontynuujemy walkę z panem Angry Polish Guy, który postanowił się zmienić zdanie, kiedy zobaczył ogon mojego samolotu. Widocznie jest bardzo kształtny i ponętny. No i rozpoczynamy znowu dogfight. Klapy, jak wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, w korsarzu czynią cuda, a więc korzystamy z ich dobrodziejstwa. No i wchodzimy w takie nożyco, spiralo, cholera wie tak naprawdę co. Ale no ten Focke-Wulf nie za bardzo stosuje się do złotych zasad 1:1, czyli zakręca trochę ode mnie, trochę przerywa manewr, no i w tym momencie chce zastosować tą samą strategię, która mu wcześniej powiedzmy, że wyszła, ale niestety jest za blisko i manewruje zbyt przewidywalnie, a więc obrywa całą serią. No i to skrzydełko, nad którym rozpoczęliśmy pracę kilka minut wcześniej, postanawia nagle ogłosić strajk. No i pan Angry Polish Guy w kontakcie z bardziej Angry Polish Guy'em nie daje rady i ląduje w glebie. Także mamy 418 pocisków. Nie wiem dlaczego wziąłem 45 minut paliwa. Chyba to dlatego, że próbowałem nagrać coś na Symce tym samolotem, ale wszystkie bitwy jakie tylko miałem były podczas zmierzchu. A podczas zmierzchu widać tyle co nic. Więc tak naprawdę nagrywanie w takich warunkach to jest jakiś dramat. Co do korsarza, muszę powiedzieć, że Całkiem fajny samolocik, co prawda nie mieliśmy okazji przetestować jego możliwości pod względem bliskiego wsparcia. Natomiast od biedy myślę, że wykorzystam ten samolot w takiej roli. Ostatnio też próbowałem i jak widać próbuję nadal troszkę ponagrywać w tym niemarkerowym środowisku bitew naziemnych, ponieważ ostatnio zastanawiałem się jak by wyglądały bitwy realistyczne bez markerów, ponieważ no część trików, które stosuje na samolotach przeciwnika, opiera się na ludzkiej psychice i na ludzkich tendencjach, które są dużo łatwiejsze do wykorzystania, kiedy nie ma markerów i przeciwnik musi bardzo uważnie Cię obserwować, żeby wiedzieć, co zrobisz. Natomiast w bitwach naziemnych tych markerów nie ma i można tę strategię wykorzystywać dużo skuteczniej. W tym momencie, nie bójcie się, w tym akurat strafingu nie zrobiłem temu czołgowi nic. Widzicie mema, którego autorem jest Nietokt i który był... Może inaczej, Nietokt, nie mem. Był inspiracją do oryginalnego filmu 3x30 mm, którego nagrałem dawno temu. No i marudzenie Nietokta było również inspiracją do nagrania drugiego filmu 3x30, który nagrałem całkiem niedawno. Niech to będzie dla Was nauczka, że przy odpowiedniej ilości nękania jesteście w stanie osiągnąć wszystko. No i co? Lecimy i widzę samolot, który leci z bazy przeciwnika, także chowam się pod horyzontem. No i będę próbował go zastrzelić. Co to za samolot? Myślę, może to jakiś B-18 czy coś w tym stylu. Nie! To kaczka. 200 pocisków, to niedużo. Więc na początek dajemy mu kilka strzałów ostrzegawczych. No i potem odstrzeliwujemy mu chyba prawą klapę. No i kaczka postanawia zakończyć swój udział w wielkim wybuchu. And on that bombshell, it's time to end. Thank you very much for watching. Good night!